Na trasie do Chiang Rai, do plemion górskich i przepięknych wodospadów, zatrzymaliśmy się na posiłek w niesamowitym i uroczym miejscu. Wśród tropikalnej roślinności, kwiatów, oczek wodnych i sztucznego wodospadu. Serwowane tu dania były bardzo urozmaicone. Były makarony z warzywami po tajsku, kurczak smażony na ostro i w sosie słodko-kwaśnym, wieprzowina z mango i w ostrym sosie, pieczone ziemniaczki, smacznie doprawione warzywa. Były też warzywa smażone na głębokim tłuszczu, o bardzo specyficznym smaku. Mogliśmy skosztować też prażonych kwiatów bananowca. Były też wspaniałe owoce o niepowtarzalnym smaku. Tak dojrzałe, że rozpływały się w ustach. Całości dopełniło zimne piwo Chang i Xincha. Po sycącym posiłku mogliśmy podziwiać orchidee mieniące się niepowtarzalną gamą barw i kształtów. Kwiaty te to prawdziwa uczta dla duszy. Orchidee, czyli storczyki, to kwiaty popularne już od okresu starożytnej Grecji. Nazwa orchidea pochodzi od słowa orchis, z języka greckiego. Ten egzotyczny kwiat został nazwany przez starożytnego greckiego botanika Teofrastosa. Orchidea symbolizuje miłość, piękno, płodność, udoskonalenie, zamyślenie, urok.
wszystkie orchidee symbolizują miłość i piękno, ale kolor orchidei może zmienić zamierzone znaczenie kwiatu. Niebieskie storczyki reprezentują rzadkość. Czerwone symbolizują pasję i pragnienie, ale mogą również symbolizować siłę i odwagę. Różowe symbolizują wdzięk, radość i szczęście, a także niewinność i kobiecość. Białe symbolizują cześć i pokorę, niewinność i czystość oraz elegancję i piękno. Fioletowe podziw, szacunek, godność i królewskość. Żółte reprezentują przyjaźń, radość i nowe początki. Pomarańczowe symbolizują entuzjazm, śmiałość i dumę. Zielone storczyki przynoszą szczęście i błogosławieństwa. Reprezentują dobre zdrowie, naturę i długowieczność. Starożytni Grecy uważali orchideę za symbol męskości. Aztekowie z waniliowej orchidei z czekoladą stworzyli eliksir promujący siłę. Wiktorianie używali storczyków jako znaków luksusu. W Chinach storczyk jest używany jako lek do łagodzenia kaszlu i chorób płuc. Orchidea jest również w wielu perfumach i kosmetykach. Mogę jeszcze do motyli pójść? Dobrze. Prawdziwą ucztą dla duszy była też druga atrakcja – motylarnia. Podziwianie motyli, które są uosobieniem delikatności i wdzięku, to wspaniałe zajęcie. Trzepot delikatnych skrzydeł i roślinność, wśród której się poruszają te żywe dzieła sztuki, przyprawia o zawrót głowy. Warto zatrzymać się w tym miejscu, żeby móc je chociaż przez moment zobaczyć. Thank you.
Możemy też na pamiątkę kupić na miejscu biżuterię w kształcie motyli. Może to być prezent dla tych, których zostawiliśmy w domu. To nie koniec spotkań z cudowną Tajlandią. W następnym filmie zaprezentujemy Wam kawałek historycznego Bangkoku, a mianowicie świątynię leżącego Buddy. Zapraszamy serdecznie. Przygotowujemy kolejne filmy, więc jeśli jesteście zainteresowani, to subskrybujcie nasz kanał.